jest mi po prostu przykro, że ktoś coś takiego pisze, ale nie, że mi jest przykro, tylko mi jest przykro, że ten ktoś ma takie smutne życie. Znajdujemy się na gali rozdania nagród Victoria dla najlepszych przedsiębiorców, dla najbardziej rzetelnych firm. Po raz pierwszy mieliście przyjemność poprowadzić brawurowo galę wspólnie, jako para nie tylko w życiu, ale para na scenie, bo jesteście zawodowcami. Jakie wrażenia, jak już jesteśmy po, więc jak wam poszło? Może najpierw Maciej się wypowie, jestem ciekawa, co sądzi o tej współpracy. Myślę, że użyłaś bardzo dobrego sformułowania, że brawurowo poprowadziliśmy tę galę. No, no i cóż tutaj dodawać do tego? Było brawurowo. Ja się powiem szczerze, że ja się nigdy tak nie stresowałam jak dzisiaj. Obudziłam się i miałam jakieś w ogóle koszmary senne, jak ta gala nam wyjdzie. I ja się bardziej przy Maćku zdecydowanie stresowałam niż jak sama coś prowadzę, bo wiem, że Maciej ma ogromne doświadczenie i tak sobie myślałam, może będzie jakoś oceniał, patrzył, czy dobrze coś robię, czy źle. Ale tak spoglądałam i chyba było okej. Także był taki lekki stres, ale ciekawe doświadczenie. Nasz pierwszy raz. Pierwszy raz na scenie, tutaj w roli konferencjerów, a mieliście jakieś próby w domu? Podzieliliśmy się tekstem, bo to jest bardzo ważne, żeby to już mieć załatwione, żeby to mieć z głowy, bo to taka podstawa. Ile było przy tym napięć, emocji i kłótni, bo co ja chciałem, żeby mówić, to Paulina mówiła, że nie, nie, ona to by chciała mówić. Co ona chciała mówić, to ja chciałem mówić. I słuchaj, to nam zajęło parę dni, żeby się dogadać. Powiem szczerze, że myślałam, że ta gala nie dojdzie do skutku, że zadzwonimy do organizatora i powiemy, że my nie wystąpimy po prostu, bo się tak pokłóciliśmy, że nie ma szans. Tak, właśnie to do tego zmierzało, wiesz, i wyglądało na to, że po prostu nic z tego nie będzie. Weszliśmy na tę scenę obrażeni na siebie, pogniewani, a potem właśnie jakoś poszło. Dobrze, że była ta gala, bo się pogodziliśmy. Ale z kimś obcym wygodniej? Nie, wiesz co? Nie, tak naprawdę na poważnie to teraz bym chciała wszystkie gale z tobą prowadzić. Naprawdę? Tak. O, jak to miło. I nie tylko gale Victoria, ale w ogóle wszystkie gale różne. Tak. O. No a gdyby Krzysztof Ibisz przyszedł, to co byś powiedziała? No, no właśnie, też byś poprowadziła z Krzysztofem Ibiszem. Każdy by poprowadził z Krzysztofem Ibiszem. Wiadomo. No. Kto by nie poprowadził gali z Krzysztofem Ibiszem, ale razem w życiu, razem na scenie, mimo tych złych języków, mimo tego, że ludzie komentują, wy na przekór wszystkim. Ale wiesz, ludzie będą zawsze komentować, obojętne co nie zrobisz, to będzie źle. Niezależnie od tego, jak wyglądasz, czy jesteś gruba, czy jesteś chuda, to będziesz czytała komentarze, że za gruba, za chuda, za wysoka, za niska. Tak naprawdę co mnie obchodzi, co myśli o mnie osoba, której kompletnie nie znam. No mnie interesuje zdanie osób, które znam, zdanie osób mi bliskich, więc jak możemy w ogóle odnosić się do tych komentarzy osób, których nie znamy? No. A coraz więcej jest tych miłych też komentarzy, wiesz? Nawet tutaj na tej gali tyle osób z nami rozmawiało, mówiło, że kibicują naszemu związkowi, naszej miłości, że też dodajemy takiej fajnej, pozytywnej energii. I dużo takich też, nie wiem, czy też słyszałeś słów a propos tej gali, że się fajnie uzupełnialiśmy, że ja dawałam tę energię, a ty tę powagę, tę dostojność i tak dalej. Ja? Że powaga i dostojność? Tak. Dlaczego tak mówili? Co, ja już jestem tylko od tego, żeby dać dostojność i powagę? A czy po wielu latach, właśnie będąc osobą publiczną, da się uodpornić na komentarze? Już nie mówię o tym, że ludzie komentowali tę różnicę wieku, która jest między wami, która najważniejsze, że wam nie przeszkadza. Ja też wam kibicuję od samego początku, ty Paulinko o tym wiesz i trzymam kciuki za wasz związek. Da się na to uodpornić, Macieju? Ale ja nie wiem, o czym mówisz. Że na wszystkie złe słowa, na wszystkie komentarze, artykuły dotyczące życia prywatnego. To znaczy, ja już się jakiś czas temu nauczyłem, żeby nie czytać komentarzy, bo to nie ma żadnego sensu. Dlatego, że jeżeli ja wiem, że jak wygląda moje życie, czego chcę w życiu, że staram się, żeby wszystko było jak najlepiej, to mnie, szczerze mówiąc, nie interesują opinie obcych ludzi. To co ja powiedziałam, że co mi obchodzi opinia osoby, której nie znam i mam wrażenie, że te osoby piszą o sobie, bo jeżeli one coś piszą, to nie piszą o mnie, tylko piszą o sobie, bo ja jestem szczęśliwa, ja się spełniam, ja się realizuję w życiu prywatnym i w życiu zawodowym i jest mi po prostu przykro, że ktoś coś takiego pisze, ale nie, że mi jest przykro, tylko mi jest przykro, że ten ktoś ma takie smutne życie.